Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałam poruszyć taki, wydaje mi się, ciekawy temat o miłości. Czy opiekunka może się zakochać? Czy w naszej pracy możemy się zakochać? Czy może nas spotkać miłość? Może miłość do końca życia? Może piękna miłość, na którą tak w serduszku wszyscy czekamy. Wydaje mi się, że opiekunki są to przeważnie kobiety samotne. Tak może w 50-60%. Są to wdowy, są to rozwódki, którym życie się nie poukładało, które zostały same i teraz mogą sobie dorobić do swojej jakiejś skromnej emerytury tutaj w Niemczech. Oczywiście są też mężatki, które pracują ciężko, żeby wspomóc emeryturę męża, czy jakąś wypłatę męża, bo wspólnie budują, remontują dom. Ale wiadomo, że jeżeli jesteś mamą i masz małe dzieci, nie zdecydujesz się na pracę jako opiekunka, bo nie zostawisz tych dzieci na kilka dni, na miesiąc czy dwa miesiące z mężem. Tego się nie da. Telefon. Chciałabym Wam opowiedzieć o jednej z nas, o dziewczynie po 60, która przyjechała tutaj do pracy jako opiekunka po raz kolejny. Dostała pracę przy ponad 90-letniej pani, seniorce. Pracę tą załatwiła jej pewna firma, która za załatwienie pracy bierze haracz. Tutaj był ten haracz w wysokości 600 euro. Po 2 tygodniach pracy musiała zapłacić 600 euro. Ja się nie spotkałam z tym haraczem w mojej pracy. Nigdy nie musiałam płacić żadnego haraczu, chociaż jeżeli szukałam jakiegoś zastępstwa, to dziewczyny pytały mi się, czy mają mi coś tam zapłacić. Ja mówię, że nie, absolutnie. Wypijemy razem wspólnie kawę. Ale jak? To ja szukam kogoś, to ja kogoś potrzebuję na zastępstwo i ja mam jeszcze i ta osoba ma mi jeszcze płacić. Nie rozumiałam w ogóle, o co chodzi. Ale tak jest. Tak właśnie słyszałam, że są firmy, które biorą haracze za załatwienie pracy. Tak więc ta nasza dziewczyna, nasza Elwira, takie jest jej prawdziwe imię, dostała tą pracę. Miała pracować tylko 1 miesiąc. Ale ponieważ bardzo się ze swoją podopieczną polubiły, ona polubiła tą pracę, więc została 2,5 roku. Po 2 latach zakochał się w niej jeden z krewnych tej babci. Dowiedział się, kiedy ma urodziny i przyszedł w te urodziny z kwiatami i z pięknym prezentem. Od tamtej pory przychodził do niej co niedzielę z pięknymi kwiatami i zabiegał o jej miłość. No, dziewczyna wdowa, straciła męża, więc dla niej to było zaskoczenie, że jeszcze może sobie, że jeszcze ktoś się w niej zakochał, że po prostu kogoś spotkała. I tak jak ona mi pisze, że nie planowała tego życia, nie planowała żadnego męża. Po 2 latach od momentu poznania się dostała przepiękny pierścionek z diamencikiem zaręczynowy. I tak zaplanowali ślub. Było to w zeszłym roku, kiedy był COVID w 2021 roku. Pod koniec roku udało im się zrealizować ten plan i pobrali się. Są teraz bardzo szczęśliwym małżeństwem. Elwira pisze, że jej mąż nie mógł się doczekać, kiedy się pobiorą, kiedy wreszcie będą mężem i żoną. Oczywiście są od kilku miesięcy razem, bardzo się kochają, są bardzo szczęśliwi. On codziennie mówi jej o wielkiej miłości do niej, że ją bardzo kocha, że jest dla niego
na końcówkę lat największym prezentem. Największym prezentem, takim brylancikiem, takim diamencikiem, jaki udało mu się otrzymać. O swojej miłości też pisze na malutkich karteczkach, które jej podrzuca, że ją bardzo kocha, że bardzo ją szanuje. Oczywiście, jeżeli chodzi o pracę, to nie może już dalej pracować. Zabronił jej, ponieważ chce, żeby byli cały czas razem. Zapytałam się jej, jak to wygląda, jeżeli potrzebujesz kupić sobie jakiś dobry krem, jakąś fajny ciuszek, jakąś fajną torebkę, perfumy. Jak to wygląda, czy tak finansowo? Odpisała mi, że na wszystko dostaje od męża. Mąż nie ogranicza jej żadnych wydatków. Uwielbia kupować jej prezenty, daje jej pieniążki, na co tylko potrzebuje, na zakupy. Także ma i nowe torebki, i nowe buciki, i nowe ciuszki, z których się bardzo cieszy. Oczywiście ma w Polsce dwóch synów, za którymi bardzo, bardzo tęskni. Zabrała też swojego męża do Polski, pokazała mu swój dom, pokazała mu swoją ojczyznę z takiej najładniejszej strony, ponieważ wiadomo, my jesteśmy bardzo, bardzo gościnni, więc Erichowi bardzo się spodobało w Polsce gościnność, przepiękne krajobrazy, przepyszne jedzenie, więc zachwycony był też naszą ojczyzną i ojczyzną Elwiry. Pisze mi, że teraz będą częściej właśnie przebywać w Polsce i razem tam sobie odpoczywać. I przede wszystkim to, że jest bardzo, bardzo szczęśliwa. Także opowiedziałam Wam dzisiaj historię Elwiry i Ericha, opiekunki i krewnego podopiecznej, że jednak można być jeszcze po 60 bardzo, bardzo szczęśliwą osobą i spotkać wspaniałą, piękną miłość i wspaniałego człowieka, który nas obdarzy tą miłością. Także życzę wszystkim samotnym opiekunkom, żeby też spotkały na swojej drodze kogoś tak odpowiedzialnego i tak wspaniałego jak mąż Elwiry, żeby spotkały swoją miłość, swoją drugą połówkę, żeby były szczęśliwe i nie musiały ciężko pracować. Przez te kilka lat mojej pracy spotkałam też kilka dziewcząt, które spotkały też swoje drugie połówki. Były to dziewczyny tak w wieku 50 paru lat, dały ogłoszenie na stronie niemieckiej, chyba My Polacy, czy taka strona, nie wiem na jakiej, na portalu randkowym, ale one już szukały kogoś, nie chciały być same, pracowały tutaj jako opiekunki po prostu i tak sobie urozmaicały czas, że poszukiwały kogoś na resztę swojego życia. Także mam dziewczynę, która poznała swojego partnera też właśnie na portalu randkowym. On pracuje w firmie Mercedesa tutaj w Düsseldorfie. Ona w tej chwili zrezygnowała z pracy. Pracowała razem ze mną jako opiekunka. Zrezygnowała z pracy i pracuje jako salowa, jako sprzątaczka w szpitalu. Jest bardzo zadowolona, mówi, że pracuje do 12:00, ma czas dla swojego partnera. On ma piękny dom, ogród, oczywiście na kredyt, który spłaca, ale że jest z nim bardzo szczęśliwa, czyli ułożyła sobie życie. Druga moja koleżanka z pracy też na portalu randkowym spotkała swojego partnera, który jest kierowcą tira. Też zrezygnowała z pracy. Wiem, że poszukiwali wspólnego mieszkania, jakiegoś większego mieszkania, w którym wspólnie mogliby zamieszkać. Co dalej? Nie wiem, musiałabym zadzwonić, dowiedzieć się.
Inna moja koleżanka po 60, właśnie z którą niedawno rozmawiałam, mówi, że bardzo długo szukała kogoś, chciała bardzo z kimś być i też przez portale randkowe w Polsce, tutaj w Niemczech, umawiała się, ale to wszystko, były jakieś niewypały, nic nie wyszło, żaden z tych mężczyzn jej nie odpowiadał. W końcu w Polsce poznała kogoś tam w sanatorium, potem poznała kogoś na portalu randkowym i w tej chwili jest z mężczyzną, z którym mieszka w Polsce, ale jeszcze pracuje jako opiekunka i mówi, że wydaje jej się, ale wydaje jej się, że jest to ten mężczyzna, z którym chciałaby być do końca. Na razie są to takie początki, znają się bardzo krótko, kilka miesięcy, więc myślę, że będę wiedziała, jak to się dalej rozwinęło, ta miłość. Także dzisiejszy filmik był poświęcony miłości. Jakże ważnej w naszym życiu, bardzo, bardzo ważnej i szukanej przez wszystkie kobiety i oczywiście mężczyzn też. Więc myślę, że taki filmik Wam się spodobał. Powiedzcie mi też, czy jak u Was jest? Czy spotkałyście miłość? Jak się układa w Waszych związkach? Czy wszystko jest w porządku? Czy są różne nieprzyjemne sytuacje? Czy rzeczywiście jest ta miłość, która w Polsce na Was czeka? A może tutaj w Niemczech spotkałyście swoją miłość? Też tak jak Elwira i Erich. Czekam na Wasze odpowiedzi. Także dzisiaj to wszystko, co chciałam Wam opowiedzieć o miłości. I do następnego filmiku. Całuję Was wszystkich bardzo, bardzo mocno i pozdrawiam. Pa!